witam z tej strony Artraver i dzisiaj będziemy mówić o Marconem, o ostatnich zmianach. Dawno mnie nie było, postanowiłem coś zmienić. Mała pauza na początku. Tutaj mamy Wanrę, obecnie jest bardzo oblegana na Hutenie ze względu na duże zainteresowanie dwójką. Postanowiłem coś nagrać, filmik będzie o konkretnych zmianach, a tytuł filmiku jest obecnie taki, złoto, szkoda, że nie lega, obecnie jest taki, jak widzę Margonem po 10 latach. Zatem, pierwsza sprawa, 10 lat z Margonem, co dalej? Planuję, co nie, w tej grze jeszcze sporo osiągnąć, to nie jest mój koniec, jak Salema czy coś. Lubię ekspienie, sprawia mi to przyjemność, obecnie ekspię Tropiciela, jeszcze nie wiem na jaki poziom, ale chyba na Madoxa. Zobaczę co dalej. Chwilowo skoczę na STS-a, zobaczyć co się dzieje, znając życie będzie trzeba uciekać. Może coś się ugra. Po zdaniem balansie to Tropiciel to jest porażka, nie ukrywajmy. Ale no cóż, pokrzywimy sobie i popowiadamy, jak to wyglądała moja gra w ciągu ostatnich 10 lat. Otóż, po pierwsze, grę zacząłem w 2009 roku, w listopadzie. Postanowiłem kontynuować grę będąc jeszcze w Anglii. Grę zacząłem o wiele wcześniej, w szkole średniej i na uniwersytecie Margonem. Nie w Margonem, na uniwersytecie, ale grę zacząłem Margonem. I ten. I to wyglądało tak, że pewnego razu przypomniałem sobie, że może zagram w tą grę, zacząłem szukać, pamiętałem tylko początek, coś na Margo, coś tam, coś w tym stylu. No i spośród gry MMORPG znalazłem Margonem, odpaliłem na laptopie, jeszcze wtedy podczas nauki w szkole, na uniwersytecie. I zacząłem popykać sobie od czasu do czasu, a później moje początki, 40 level na Hutenie. Pamiętam, jak wybierałem serwer, to był serwer przypadkowy. Zastanawiałem się, jaki serwer wybrać, czy Classic, czy jakiś inny. Nie widziałem jeszcze wtedy, czym się tak naprawdę różnią. Wybrałem Hutenę tak losowo, dosłownie losowo, ze względu, że ładnie brzmiała, nic więcej. Nie widziałem, na jaki to serwer, nie widziałem, na jakich zasadach on się opiera. No cóż, tak bywa też, jeszcze na auto tej grupki nie biorę. Co dalej tu mamy? Będzie trzeba czymś poekspić. No i zacząłem grać, moje pierwsze początki to jeszcze był stary silnik. Na starym silniku. Co tu mamy jeszcze? I później po pewnym czasie zacząłem grać systematycznie. Początki to były w ogóle żadnych smoczych łusek wydawanych. Expiłem do setnego, to tak dla przyjemności. Ale pamiętam moją pierwszą nockę z graczem Blends, który został zbanowany, obecnie gra na moim koncie, znamy się 10 lat. Nie na moim koncie, tylko gra u mnie w klanie, pomyłka, nie gra. Nie gra u mnie wcale nikt. Przejęzyczenie. No i tyle. Co jeszcze? No i Brens grał w nocce, w noc. Spotkaliśmy się na Gnolach, na 60. poziomie. I pamiętam, że razem wtedy ekspiliśmy. Razem dzieliliśmy się łupami, ekspem. No i wówczas pierwszą po nocce spodobała mi się gra, postanowiłem dogonić top 1. Ekspy nie było fajne, ze względu na to, że było przyjemne. Przy muzyce, odprężające po pracy, zwłaszcza za granicą,
No i sobie pykałem, pykałem. I od czasu do czasu robiłem te sobie notki. No i pamiętam, że dobiłem ten setny level na Hutenie, bo to był listopad, no to już setny miałem gdzieś dookoło stycznia chyba, czy lutego. Strasznie szybko expiłem jak na tamten czas, bo się expiło bez żadnych dodatków, było trzeba expić ręcznie, czyli najeżdżać myszką na potworka, klikać jego myszką, wybieram ataku i za każdym razem. Nie było żadnych klawiszologii i było trzeba te potworki atakować ręcznie. Nie było auto leczenia, nie było auto TP, coś w tym stylu. Było trzeba używać wszystko ręcznie, więc jeśli chciałeś kogoś dobić, to ten gracz musiał ręcznie przeciągnąć dwoje. Pamiętam jak Tristan nieraz, pamiętam tylko, że takie bardziej rozpoznawalny jako gracz stałem się, gdy miałem 150 poziom, gdy zobaczyli, że zacząłem szybko XP, spotkałem Ahaję, obecną administratorkę Margonem w grze na Hutenie. Mam jeszcze tego SS-a, gdy miałem 40 poziom. Ona była w klanie, chyba miała jeszcze tam klan, czy Hypnoski, czy jakiś, nie wiem jaki miała klan, ale Hypnoski to ma na klasyku. Ale mam SS-a pamiętnego, zahają. Również kiedyś spotkałem innego MG, Złotego Patryka na Hutenie, też administratora. Tinkera też widziałem, ale to było na klasiku, jak stał na dachu za mojej kadencji. Kogo jeszcze widziałem? Widziałem Salema, też widziałem. Madoxa chyba nie widziałem od mapek. Ale dużo innych MG widziałem z gry, które po prostu napotkałem. Salema kiedyś spotkałem, tak. Zwłaszcza jak wlepił mi bana, no pamiętam za pseudo nieodpowiadanie. Perma wlepił mi, a później się odwołałem i ten perm został zdjęty. Oczywiście ta sytuacja, która większość graczy może i pamięta, posądzała mnie o jakiegoś bota, a tak naprawdę koledze, że tak powiem, zafundowałem małe co nieco i kara została odpokutowana, więc nawet jeśli komuś coś tam by teraz przyszło do głowy zgłaszać, to kary po miesiącu się przedawniają, więc dla wyjaśnienia, wtedy Salem nie chciał za bardzo uwierzyć, że da się, bo to jest polska mentalność, że da się kolegę opłacić, zwłaszcza jak się ma za granicę. Jeśli tak naprawdę jest się w pracy, albo było się w pracy, a takie coś miało miejsce. Po tamtym okresie całkowicie moje konto obecnie zmieniłem się. Przestałem, że tak powiem, już kombinować nachal dalej, bo kiedyś też był jeszcze ban za oszukanie Heterosa, bo wystawił legendę obecnego 330 Santanca. Pamiętam, że wystawił, ja go tam w ciula zrobiłem i święty nie byłem i też dostałem za to bana na miesiąc i po legendzie. No taka moja była historia, kiedyś nie byłem święty, ale po trzech latach zmieniłem swoje zachowanie, bo usłyszałem od Salema, że mogłem dostać perma, no i to dało dużo mi do myślenia, ale większość graczy uważała, że znieśli mi tylko za to, potraktowali mnie łagodnie, że pseudo uważali, że traktowałem, potraktowali mnie łaskawie, bo posądzili o bota, tak naprawdę było coś innego, tylko no konkretów nie chcę wymieniać, ale prawda była inna i tyle, ale z punktów administracji wyglądało to dosłownie jak bot, ale to botem nie było w rzeczywistości. Wynajęcie kolegi czy coś w tym stylu to była inna sprawa, który po prostu nie znał polskiego i nie musiał znać polskiego. Ważne, że o, tu mamy kogoś. Elo, nagrywamy. Pozdrów YouTube'a. No i tyle.
I co więcej.